Wstawaj, łachudro, mamy flesza do poprowadzenia. Seria, która w Polsce cieszy się niemałym kultem, dostała w październiku 2019 roku czwartą odsłonę w wersji Early Access. Już 20 kwietnia doczekamy się wersji 1.0, a więc możemy mówić o pełnej premierze. To jednak nie koniec rozwoju, bo w planach wciąż są nowe bronie, zadania, a nawet tryb kooperacyjny. Postal 4 ma doczekać się również płatnych rozszerzeń. O projekcie Spartacus mówiło się od dawna, a dziś Sony ogłosiło, że rozszerza możliwości PS Plusa do kilku wersji. Podstawowy Essential będzie tym, co obecnie jest już w ramach PS Plusa. W poziomie Extra czeka nas dodatkowy dostęp do około 400 gier wydanych na PS4 i PS5, a wariant Premium dołoży do tej puli gry z PS1, 2, 3 oraz PSP, oczywiście wszystko w wyższych cenach. Część z nich dostępna będzie jednak tylko w krajach, gdzie hula aktualnie PS Now. Temat omówimy szerzej już jutro w materiale na głównym kanale. Nie sprzedawajcie jeszcze swoich nerek na czarnym rynku, bo wygląda na to, że możemy spodziewać się obniżek cen kart graficznych. Serwis Windows Central informuje o możliwym obniżeniu cen serii RTX 3000 od Asusa nawet o 25% wartości. Brzmi to wszystko zbyt dobrze, data startu tej promocji to 1 kwietnia, ale nikt by przecież tak brutalnie z nas nie żartował, prawda? Według współzałożyciela portalu Xbox Era trwają prace nad grą na bazie serialu Mandalorianin, ale autor tych rewelacji wstrzymuje się z ujawnieniem konkretów na temat produkcji do momentu potwierdzenia posiadanych wieści. Jeśli mieliście ciocię lub wujka za granicą, którzy użyczali wam swojego Disney Plusa, to jest szansa, że może nawet ucieszy was kolejna gra w Star Warsowym świecie. A jeśli nie, to przy okazji zapowiedziano datę premier Disney Plusa w Polsce. Jest to 14 czerwca. Nastąpił ten wyjątkowy moment i Bethesda odsuwa swoje studio od ciągłego rozwoju Fallouta 76. Nie oznacza to oczywiście końca wsparcia, bo postapokaliptyczną pałeczkę przekazano studiu Double Eleven. Ekipa ta ma na koncie m.in. pomoc przy grze Minecraft Dungeons czy przygotowanie konsolowej wersji Rust. Wygląda więc na to, że Starfield i nadchodzący TS6 wymagają większego zaangażowania ze strony kolegów Todda Howarda. Obyśmy się nie mylili. Josh Bridge z firmy Activision Blizzard przekazał, dlaczego w Warzone próżno uświadczyć możliwości wyboru mapy. Głównym powodem są olbrzymie rozmiary produkcji, która już teraz ledwie mieści się na niektórych dyskach. Bridge twierdzi, że posiadanie dwóch map niemalże podwoiłoby ilość potrzebnego miejsca. Jako że nie śledzę za bardzo Warzone'a, to w praktyce oznacza to co, ze 4 terabajty? Tak czy inaczej, nie spodziewajcie się raczej możliwości wyboru między Calderą a Verdańskiem. Dotarliśmy do końca. W nagrodę mam dla was talon na Wiedźmina 4. Do zrealizowania w trakcie każdej dobrej sesji snu. Pa!